Zwycięstwa dla Rakowa strzelił Jan Spychalski, choć swój udział miał w nim także bramkarz Petrochemii. Troszeczkę taka bramka była kuriozalna, bo uderzyła o słupek i później Artur Seju dostał w plecy i wpadła do bramki. Na pewno staram się, żeby zamazać na ten pierwszy pojedynek na jesień, gdzie niefortunnie padła bramka. Na pewno wszystko zrobię, żeby było jak najlepiej. Choć Artur Sejut występ w Częstochowie może zaliczyć do udanych, to mimo tego nie może być zadowolony. W 13 minucie meczu kapitan Petrochemii Mirosław Milewski popełnił fatalny błąd, który został wykorzystany przez grającego dziś z temperaturą Grzegorza Skwarę. Po utracie bramki goście wyraźnie się zmobilizowali. Grząska murawa ułatwiała jednak częstochowianom obronę. Z kolei piłkarzom z Płocka brakowało precyzji i szczęścia, tak jak w przypadku Miążkiewicza, który trafił w poprzeczkę, a jego partner Sobczak został uprzedzony przez Matuszka. Po przerwie gospodarze uznali, iż najlepszą formą obrony będzie atak. Ale tak jak rywalom, brakowało piłkarzom Rakowa zimnej krwi i dokładności. Najwięcej problemów w defensywie Petrochemii sprawiali Szopa, Spychalski i wprowadzony w drugiej połowie Pikuta. Rezultat nie uległ zmianie i w związku z tym najbardziej szczęśliwym piłkarzem Rakowa był zdobywca jedynej bramki tego meczu. Strzeliłem bramkę, no pierwszą w tym sezonie, nie wiem,